Moim zdaniem decydujące była nasza gra w pierwszej połowie, że z tych sytuacji stworzonych my nie strzelamy bramki. To jest, i to jest przykre, że jeżeli nam obrońcy, pomocnicy nie strzelą bramkę, to napastnicy w tej rundzie nie strzelili nam bramki. I to się potwierdziło, żeśmy dostali bramkę. Moi zawodnicy twierdzą, że była pozycja spalona, ale sędzia zaliczył. Żeśmy się odkryli, no bo nie było co bronić. My gramy każdy mecz o 3 punkty, bo naszym celem jest utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej. Jednak muszę powiedzieć, że Górnicki miał piłkę meczową. Na pewno żeśmy nie zasłużyli tutaj na zwycięstwo, ale na remis tak. No, muszę pochwalić zespół, że walczył o ten punkt do ostatniej minuty. Nawet była sytuacja, żeby nasz bramkarz znalazł się w polu karnym. Jednak no, wynik poszedł w świat i mogę tylko pogratulować piłkarzom Fortecy 3 punktów.